Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek na kanale Szczypson Games. Słuchajcie, dziękuję wam mega, ale to mega za wczorajszy dzień i za wczorajsze przyjęcie filmu. Setny film na kanale, pierwszy film, który w moim, który u mnie na kanale pojawił się na karcie na czasie, za co wam mega, mega dziękuję. I ogromna ilość łapek, tam chyba aktualnie dobijamy do 7000 łapek w górę na moment, kiedy to nagrywam. Dziękuję wam za to mega, ponieważ jest to niesamowite osiągnięcie, z którego jestem mega dumny. Nie będę w tym odcinku od was wymagał w ogóle lajków. Kto zostawia lajka, temu mega za to serdecznie dziękuję. I w dzisiejszym odcinku zrobimy coś wyjątkowego. Słuchajcie, o, coś tu jakieś mięso leżało, ale nieważne. W dzisiejszym odcinku mam mega plan, ponieważ zauważyłem, że jest jakaś dziwna budowla w ogóle tutaj na Palionowie. Niedaleko właśnie zamku, tam w Palionowie dokładnie. Taka bardzo kolorowa, nie wiem totalnie co to jest, więc dzisiaj postanowiłem, że pójdę tam i to pozwiedzam. Zanim jednak tam pójdziemy, koniecznie wbijcie na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam wrzucam codziennie filmy również z Minecrafta, ale również będą inne gry, więc tam koniecznie musicie wbić, pooglądać, jeżeli ktoś jest zainteresowany moją osobą, powinniście tam wbić, tam już mamy 6 tysięcy subskrypcji chyba, 5600, jakoś tak, no, naprawdę idzie nam to mega dobrze, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie, oczywiście macie to w karcie i w opisie macie ten kanał również, tam was serdecznie zapraszam. Dobra, słuchajcie, lecimy w tamto miejsce, pozwiedzać tamto miejsce, zobaczyć co to tak dokładnie jest. Możecie mi napisać co to jest, bo ja w sumie nie wiem, z tego co wiem to coś tam mi mówili, że Palion coś to tam nagrywa z Dave'em i tak dalej, ale nie mam pojęcia co to jest totalnie. Nie wiem, nie wiem, powstał budynek, nie byłem tam ani razu, jest mega kolorowy i dlatego mnie tak zaciekały, więc postanowiłem, że dzisiaj się tam wybiorę. Jeszcze go stąd nie widać, ale zajdziemy tam na spokojnie i pozwiedzamy co to tam było tak dokładniej. Mam nadzieję, że nie będzie tam nic strasznego i to nie jest nic złego, ale to się zaraz tak naprawdę okaże. Dobra, słuchajcie, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, żebyście subskrybowali ten kanał, słuchajcie, ponieważ live'y będą też na pewno z tego, znaczy są na pewno tam co jakiś czas live'y odpalam. Dobra, mamy to miejsce, ej, dobra. Powiem wam szczerze, że przypomina mi to, jakby to powiedzieć, co to tam jeździ, co jest grane? To jest nawiedzone miejsce jakieś. Co jest grane? Co mi to przypomina? No nie wiem, ta kaczucha to by tak mówił jakiś żłobek czy coś w tym stylu. Tak to trochę wygląda, albo jakaś szkoła, nie wiem totalnie co to jest. Ale dobra, czekajcie, zanim tam wejdę, może przez okna popatrzę co tu jest. Okej, to wygląda jak stołówka. Tam są jakieś rzeczy z tyłu, ale totalnie nie wiem co to jest. Ale dobra, wygląda to jak stołówka. Tam są jakieś manekiny. Więc dobra, no nie wiem co, o co chodzi totalnie. Tutaj, co tutaj jest? A, tu są te manekiny. Tak jak tu jest tęczowo w ogóle, jaka tęczę zrobili. Ja nie mogę, ale to dobrze wygląda. I tu... O, jest ta kaczka. A, w wagoniku jeździ w ogóle, co jest grane? Ale super to jest. Dobra, no nie wiem jak... Dobra, idziemy do środka pozwiedzać to. Jestem sam na serwerze, więc nikt nie będzie wiedział, że ja tutaj przyszedłem. I coś zacząłem zwiedzać. Dobra, co to jest za miejsce? Tu możemy wejść, ale jak tam wpadniemy, to już nie wyjdziemy, ponieważ są płotki. Więc byśmy musieli się podbudować albo coś zniszczyć, więc lepiej tam nie wchodzić. Są trzy manekiny. Żaden z nich nie ma butów. Podejrzane, że wszystkie są jakoś ubrane, ale żaden nie ma butów. Okej, ale łącznie by było całe. Gdyby jeszcze buty były, to można by było jeden strój zrobić. Dobra, zwiedźmy najpierw to. Tu jest ten zbugowany blok. I jest ta kaczucha, można w to siąść? Nie można. Ajajaj. Nie, można! Można wsiąść w kaczuchę, dobra. Czekajcie. Co jest? Cofamy się. Co jest? Jedziemy w kaczuszce. Co jest grane? Dobra, czekajcie, wysiadam z tego. Dobra, super. Ej, dobra, tu są jakieś... jedźcie stąd. Albo dobra, coś cię popchnie. To jest kosz na śmieci, to już wiem, ponieważ ja to też mam, więc tu możemy kliknąć i wywala nam to. Okej, dobra, tu mamy jakieś siedzenie w ogóle. Wow, co można siąść? Jak to dobrze wygląda? Ja nie mogę, to jest jakieś biurko. To wygląda trochę jakby to była jakaś lampa LED-owa czy coś takiego. Tak mi się to kojarzy. Ale dobra, dobra. I tu z drugiej strony jest to samo. Ej, to tak... Ale dziwne stoliki. To jest taka jakby... To jest taka komoda jakby... Nie wiem, do czego to porównać. Dobra, tu mamy tablicę. Więc podejrzewam, że jest to szkoła klasy 1-3 albo przedszkole. Jest też taka opcja, że to by mogło być przedszkole. Ponieważ w przedszkolu też chyba się dzieci uczą jakoś tam na tablicach czy coś takiego. W sumie to nie pamiętam, bo już dawno w przedszkolu nie byłem. Jak widać, jestem dosyć stary chłop, więc już przedszkole miałem za sobą dawno. Kiedyś... WC.
Dobra, dobra, zaraz tam pójdziemy. Kiedyś jak chodziłem do przedszkola, wydaje mi się, że tablicy takiej na kredę nie było, ale mogę się mylić, może była, może nie pamiętam dobrze, no ale nieważne. Dobra, tu mamy jakąś kuchnię, nie da się tam wejść inaczej, jak tylko przeskoczyć. To jest zwykły kwarc, tu jest znowu kosz. To można otwierać. A to co to jest? Freezer, lodówka, dobra. Nie, to jest lodówka, to jest zamrażalnik, okej, rozumiem. Dobra, tu jest... Co to jest? To można używać? Chyba nie. To jest znowu nic. Patelnia! Co jest grane? Mikrofalówka, dobra, to już wiemy. Okej, mamy jakąś szafkę na ziemniaki. Dobra, dobra, kolejny kosz na śmieci. Owen? Piekarnik chyba, nie? Bo to tak wygląda jak piekarnik w sumie. To nieźle, dobra, mamy całą kuchnię tak naprawdę. Tu jest znowu lodówka i zamrażalnik. Okej, a tu jakiś piec zwykły, najzwyklejszy. Dziwne, w tym się nie da piec? Nie, no powinno się dać chyba. Czekajcie, co tu trzeba w tym miejscu dać? Czekajcie, ja mam może... O, to dam? Nie, tu nie mogę dać. A tu jak dam węgiel? Nie mogę dać węgla. Tego też nie mogę. Diamentów też nie mogę, tego też nie. Ej, czym to można przepalać? Co to jest? Co to przypomina w ogóle? Nie wiem totalnie, czym to można odpalić. Ale ta patelnia mnie ciekawi. Czekajcie, mogę tu na to coś położyć? Nie mogę chyba. Czekajcie, zabiorę te... Nie! Nie! Naprawdę da się... Co jest grane? Dobra, zostawiam to tu. Smażymy, kurde, szczura. Ja nie mogę, co? Nie wierzę w to. Dobra, tu mamy znowu te kosze na śmieci. Dobra, tu pozwiedzaliśmy wszystko. Dobra, pójdźmy tam na dół do tego WC, bo jestem strasznie ciekaw tego miejsca. Tu tak strzałki prowadzą na dół. I tu jest rozdzielenie na damski i męski. Nawet jest kolorami zrobione. Tu jest nieupoważniony, wstęp wzbroniony. Czyli dwa razy bardziej mi się chce tam wejść, niż jakby tego nie było napisane. Dobra, wejdźmy może do męskiego najpierw, bo w końcu jestem facetem. Ja nie mogę, zlewy! I szafki! Co jest grane? Co jest grane? Jeszcze kible tu są! Ja wiem, że to się dało otworzyć jakoś. Czekajcie. Kurczę, jakoś się to... Tak, udało się. Tu jest papier toaletowy, to jest do wyjścia i można sobie siąść. Ale super to jest. Dobra, czekajcie, zamknę to, żeby nikt się nie zorientował, że tu byłem. Dobra, tu jest znowu to samo i tutaj też. Dobra, czyli są po trzy kible na łazienkę. Nie ma pisuarów. Ale to jest prawdopodobnie przedszkole, więc rozumiem, dlaczego nie ma pisuaru. Dobra, jest kosz. W trochę takim dziwnym miejscu. Tym bardziej, że tu jest już kosz i ten kosz będą tu. Ale, albo pod, tu często są, nie? Jak tu się coś myje ręce, to jest jakiś papier do wycierania rąk i wtedy się wywala od razu. Tak mi się łazienki kojarzą. Ale nie wiem, jak jest w przedszkolu, może w przedszkolu jest inaczej, no nie wiem. Dobra, w każdym razie wyjdźmy stąd. Dobra, nie jestem kobietą, ale wejdźmy, bo nie ma nikogo, więc nikogo tu nie zastanę. Jak tu jest różowo? Ja nie mogę, jak tu jest różowo? Ale dobra, tu nic nie ma takiego poza... No znowu to samo, w sensie kosze na śmieci, identyczne rozłożenie, kible też. Różowy papier toaletowy! To się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę, różowy papier toaletowy jest w tych łazience. Dlaczego tam nie było niebieskiego? Dlaczego? Nie ma niebieskiego może, to jest... Poczekajcie, jak jest papier toaletowy? Toilet... O, czekajcie. Nie, no nie ma chyba. Czekajcie, ja bym to znalazł chętnie, bo jestem strasznie ciekaw, czy jest jakiś... Czy jest niebieski papier toaletowy? Jestem z tego mega ciekaw na tych modyfikacjach. Gdzie to jest? To będzie gdzieś tutaj. Papier toaletowy mamy... Ej, nie ma nigdzie. Czyli... Nie, no na pewno jak jest różowy, to na pewno powinno być też innego koloru papiery toaletowe. Ale nie mogę ich teraz znaleźć, nie wiem gdzie są, w którym miejscu. W ogóle tu nie widzę toalet też. A to powinno być obok kibla. Tak mi... O, czekajcie! To jest bateria! Bateria, którą trzeba włożyć do... Tak to się robi. Tam do piekarnika, żeby to działało. No to już żeśmy to wyczaili. Ale gdzie jest toaleta? Tu jest toaleta, ale papieru toaletowego to tu w ogóle nie ma. Nigdzie nie jest pokazane, jak zrobić papier toaletowy. Dlaczego? A nie, tu jest! Patrzcie, ale jest niebieski papier toaletowy! Czyli nie wiem, czemu tam dali szary. Bez sensu. Dobra, trudno. Ale okej, okay, dobra, no to wyjdźmy stąd. Tu już mamy wszystko. I teraz tak, nieupoważniony, wstęp wzbroniony. Spróbujemy. Uwaga, wchodzimy. Uwaga, klikam. Nie!
Nie mówcie, że jest więzienie w... Nie, to się nie dzieje naprawdę. Jaki tu jest kubek w ogóle? To jest czajnik czy co? Jaki kubek ogromny. Co jest grane? Nie no, nie wiem jak wy, ale ja jestem w szoku. Więzienie w przedszkolu. Co jest grane? Ja się tego totalnie nie spodziewałem teraz, że coś takiego tutaj znajdę. Więzienie w przedszkolu. Jeszcze tu jest jakaś dziura, tak jakby ktoś chciał uciec, ale tu jest do otwierania. Od wewnątrz pewnie nie ma guzika. No nie ma, więc to jest na pewno więzienie. Więzienie w przedszkolu. Co jest grane? To jest jakaś koza dla dzieci tak naprawdę, jak się nie słuchają, ale jazda. Dobra. W takim razie musimy... Czekaj, czy już zwiedziliśmy wszystko? Tu już nic więcej nie ma? A tam coś jest jeszcze na zewnątrz. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy, zobaczymy co tutaj jest. Ten blok zbagowany przez modyfikację jedną. Tu się można chować w ogóle, wchowanego można się fajnie bawić. Jakby tak jeszcze pod tym był zbagowany blok, to całkowicie można by było się w tym schować. To by było coś superanckiego. Na strzała poszedł, dobra. Mamy jakieś wyjście. Ej, kolejka jest jakaś, ale nie ma wózka. A, są. Dobra, przejedźmy się. Jak to wygląda tu? Nie wiem, czy to jest bezpieczne, to jest za szybkie jak na dzieci, moim zdaniem, ale dobra. Tam, to moby chcą, to są rodzice. O nie, to jest ten, co baguje bloki. Dobra, rozwalmy tutaj ich tak, po kolei. I rozwalę też tego, co baguje bloki, bo on jest nienormalny. Dobra, udało się. Dobrze, że mam tego Tiger Sworda, on wszystko bierze na raz. No, o nie, dobra, teraz już ci tego nie wybaczę. Dobra, do widzenia. Wchodzimy tam z powrotem. Piaskownica jest! Nie, to się nie dzieje naprawdę. Piaskownice tu mają. Dobra, tu są jakieś siedzenia i tak dalej. O nie, załóżmy sobie tą zbroję, że miał miejsce w punku, żebym mógł sobie rękę zabrać. Dobra. Ej, to są w ogóle craftingi jakieś. Ale dobra, użyli to jako stół. Dobra, tu nic więcej nie ma. Co to jest? Nie! Siedzę sobie w piaskownicy! Nie! Co jest grane? W piaskownicy sobie siedzę! A tu jest taka duża piaskownica. Co jest grane? Też sobie mogę siąść. Jakie to jest mega! Ej, dlaczego ta woda się stąd nie wylewa? To nagina prawa fizyki, słuchajcie. To nagina prawa fizyki. Tak być nie może. Co to ma być? Ja rozumiem, jest możliwe lekkie wybrzuszenie, ale nie aż takie. Dobra, a to co to jest? A to jest... To nie wiem co to jest. To wygląda jak kuweta, szczerze mówiąc. To wygląda jak kuweta. To jest taka duża kuweta dla dzieci, a to taka dla kota w kuwecie dla dzieci. O jeny, dobra. Ej, chyba wszystko zwiedziliśmy. Chyba tu już nic więcej nie ma. Ale pa, jaki murek zrobił w ogóle dookoła drzewa, żeby dzieci nie obgryzały drzewa. Ale dobra, fajnie to przedszkole wygląda. Dobra, damy tutaj znak, że byliśmy. Na górze też się da. Zepsujemy im całą tablicę. Dobra, zepsuliśmy im całą tablicę, daliśmy znak, że byliśmy w tym miejscu. No i dobra, pozwiedzane to mamy wszystko. Dobra, słuchajcie, zwiedziliśmy przedszkole. Dobra, zamknę te drzwi i stąd wyjdę, żeby nie było, że tutaj byłem. Znaczy i tak tam dałem znak, że byłem, jakby więc wiedzą. Przedszkole wygląda na dosyć spore. Wow, znowu tu są jakieś moby. Wracamy szybko do zamku, bo tutaj już nie jesteśmy bezpieczni. Nie w nocy na pewno. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, no i do zobaczenia już jutro o godzinie 19.19 na kolejnych odcinkach z Palionowa. No i zapraszam, wiadomo, na Szczypcą Plusa, gdzie o godzinie 16.16 codziennie odcinek z jakiejś innej gierki, albo też z Minecrafta, tam również jest Minecraft, więc serdecznie was wszystkich tam zapraszam. Jeszcze raz dzięki wielkie za to, że na karcie na czasie się znaleźliśmy. Do zobaczenia jutro. Dzisiaj podbijamy znowu kartę na czasie. Znaczy, raczej się to nie uda, ale spróbujmy, więc zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa!